Dwa razy go pytałem, czy na pewno śledzić. A on z tym swoim uśmiechem, wiesz, i manierami dwa razy mi tłumaczył. No, inny by mnie na zbity pysk wywalił. Ale nie Minutoli, nie on. On nawet jak swoich śledzi, to ma szyk. Ja bym tak nie umiał. Nie umiał. A ja i tak wiem, że on rysować woli. No, całkiem zgrabne obrazki mu czasem wychodzą. Tylko nie chcę, żeby ktoś widział. No to wszystkie policjanty udają, że nikt nie widzi, że komendant to artysta. Że nikt nie widzi artysta. I to jaki? Juliusz von Minutoli był synem Niemki i pruskiego generała wywodzącego się z włoskiej rodziny. Jako 33-latek został przeniesiony do Poznania. Wielce się tu zasłużył jako organizator życia kulturalnego. Początkowo w polskim środowisku traktowany był nieufnie, z czasem jednak zyskał sobie zaufanie, uznanie i szacunek, a nawet popularność będącą rezultatem ogromnej kultury osobistej i uroku. Było tak nawet wtedy, gdy jako dyrektor policji z urzędu, a bardzo skutecznie, zwalczał ruch niepodległościowy. Dla mieszkańców stolicy Wielkopolski Minutoli szczególnie ważny jest z racji swego talentu malarskiego. On to bowiem pozostawił cykl wykonanych przez siebie pejzaży miasta. Juliusz von Minutoli zmarł 5 listopada 1860 roku. 5 listopada 1370 roku zmarł król Kazimierz Wielki, ostatni władca z dynastii Piastów. W stolicy Wielkopolski król był w latach 1335-1357, 1343-50 i 70. Tu właśnie wydawał za mąż swą córkę Elżbietę za księcia pomorskiego Bogusława Szczecińskiego. W stolicy regionu prowadził też rokowania pokojowe z Janem Luksemburskim. 5 listopada 1807 roku w katedrze poznańskiej odbyła się uroczystość zaślubin byłego wodza Legionów Polskich we Włoszech generała Jana Henryka Dąbrowskiego z panną Barbarą Chłapowską, córką podczaszego Wschowskiego. Był to rezultat znajomości zawartej podczas wydarzeń powstańczych 1806 roku, gdy generał, orędując za zwolnieniem z niewoli Stanisława Chłapowskiego, zaangażował się uczuciowo, a później ożenił z siostrą owego oficera. Związek, mimo dużej różnicy wieku, okazał się udany i trwały. Wielu mieszkańców Poznania doskonale pamięta radiowe pogadanki teatrologiczne doktora Jerzego Kolera. Obok Jerzego Młodziejowskiego był on szczególnie popularnym i lubianym gawędziarzem. Koler urodził się 5 listopada 1882 roku, a wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości osiadł w stolicy Wielkopolski, zajmując się krytyką teatralną i literacką oraz historią sztuki. Mieszkał w willi przy ulicy Fredry, która przez wiele lat była także siedzibą wydawnictwa poznańskiego. 5 listopada 1960 roku Poznański Zakład Napraw Samochodowych rozpoczął masowe przerabianie popularnych Warszaw na karetki pogotowia ratunkowego. Produkcja w całości przeznaczona była na eksport. Pierwsze partie pojazdów trafiły do Chin oraz Nowej Gwinei. Zakłady były jedynym wykonawcą tego typu sanitarek w kraju.